Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Northgarda. Północna grań czeka, no i słuchajcie, razem z nią misja ósma zatytułowana Turniej. Jesteśmy pierwszymi ludźmi z kontynentu, którzy postawili stopę na tych ziemiach. Prawdopodobnie będziemy musieli przedrzeć się przez niedostępną dzicz. No i mamy tutaj rozprawić się z wivernami i użyć siły, by zmusić Borgild do poddania się i... W tym celu ja wybiorę Brenda i nasz klan Jelenia na poziomie trudności oczywiście ekstremalnym. As we marched deeper into Northgard, Svarn wondered if the regal horn, the symbol of my royalty, could really be Jallarhorn, Heimdall's famed instrument said to herald Ragnarok. It would make sense. Vedrung had killed my father and stolen my heirloom to end the world. My arch-nemesis gave me all the reasons in the world to hate him. Northgard had already thrown a great many trials at us since we first set foot here. But the one we would encounter next was not of these lands. O kurczę. Co to będzie? Ja cię kręcę. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Waszmościowie. Muszę przyznać, że jestem dumny. Jesteśmy pierwszymi ludźmi z kontynentu, którzy odkryli tak wiele regionów Northgardu. W zasadzie chyba ktoś nas wyprzedził. A kto? Bądźcie pozdrowieni, jestem Borgil z Biarki, klanu Niedźwiedzia. Pozdrowienia, jestem... A wy moimi nowymi sługami, możecie od razu zacząć pracę na polach. Bezczelna kobieto, nie wiesz kim jest ten człowiek? Ależ oczywiście, że wiem, to Rig, syn zmarłego najwyższego króla Hargurorfa. Myślicie, że jestem prostą wieśniaczką? W takim razie masz świadomość, że jest twoim królem i... Królem? Jakim królem? Nie widzę nigdzie królewskiego rogu. Nie ma królewskiego rogu, nie ma najwyższego króla. My też jesteśmy z kontynentu i również chcemy podbić Northgard. Ja mam takie samo prawo do tronu. Nie mówisz chyba poważnie. Proszę cię, Brendzie, ona niestety ma rację. Bez rogu nie jestem oficjalnie najwyższym królem. To czas zdobyć róg. Borgil, co musiałbym zrobić, byś zaakceptowała mnie jako prawowitego władcę? Proponuję wam udział w turnieju. Klan, który dokona najbardziej imponujących czynów, zostanie okrzyknięty zwycięski, a jego wódz zyska tytuł najwyższego króla. Choć pewnie będzie to raczej najwyższa królowa. Ten, kto przegra, będzie musiał uklęknąć przed zwycięzcą i spełnić każde jego życzenie. Imponujące czyny? Jeśli chodzi o sławę, stąpasz po bardzo grząskim gruncie. Lordzie Rigu, pokażmy, gdzie jej miejsce. I myślę sobie, że na poziomie trudności ekstremalnym to Borgild nie ma szans. Zgoda, Borgild, przyjmuję wyzwanie. Wygraj turniej, żeby twoja sława osiągnęła 1500 szybciej niż sława Borgild. Doskonale, z początku byłem, przyznam, przeciwny temu wszystkiemu, ale teraz uważam, że powinna zapłacić za swoją pychę. Miło mi to w Dragon Ballu, oni tam zawsze jak gadali do sobie, to... Ukaram twoją arogancję, pyszałku. Miło mi to słyszeć, twoje surowce i twoi skaldowie posłużą do szczytnych celów. Niechaj ten turniej zeprze się w naszej historii złotymi zgłoskami. Macie w sobie więcej odwagi, królu bez rogu, powodzenia. Dobra, jedziemy z typiarą. Na razie cześć pompa. Biuo, turniej. Musisz zwiększyć swój prestiż, bądź szybszy niż ona. Taki mam plan, zaczynamy od obozu zwiadowców. Budujemy również dom i... Nie mogę, chaty drwala? Wow. To nie fajnie. To nie fajnie, to trzeba czym prędzej podbijać nowe. No i oczywiście rozpraw się z wivernami i użyj siły, by zmusić Borgild do poddania się. Więc tutaj będziemy grać mocno ofensywnie. I w związku z tym trzeba szybko robić ekspansję terytorium. Bo też ona będzie zdobywać sławę. No i jak w porę jej nie powstrzymamy, to będzie ciężko. Całe szczęście jestem niepowstrzymany i wiem, że nie damy plamy. Na dodatek pieprzę przegrane plany i jestem wuch, wuch, wuch. Ale bardzo jestem dumny ze swojego żartu. Dobra, badaj tam, co tu mamy. Trzy wilki i żyzne gleby. Jedziemy z tematem zatem. O Jezu, jak wspaniale, będę mógł leczyć jednostki znowu. Jaka ta poprzednia misja była straszna. Mamy tutaj też złoża kamienia, więc jest to oczywisty wybór do kolonizacji. Ciach. Ciach. Jazda, 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 jazda. Techno, techno, techno. Techno, 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 techno.
Tutaj mamy rybę i folklor. Okej. Zaczynamy. Pola uprawne. Spichlerz. Kata drwala. Tak, wieśniaków do budowy. A czwarty zostanie drwalem, więc niech też już tam idzie. Tu na razie tych trzech wilków nie atakujemy. Jazda. Budujemy. Daj, będzie dwóch drwali, dwóch rolników. Całe drewno zużyliśmy, więc trzeba będzie je szybko nadrobić. Złoża kamienia chwilę poczekają. Tutaj nic nie szkodzi. Jedziemy z tematem. O, mam pierwsze 30 sławy, a Borgild się na razie zesrała troszeczkę. Dobra, ale ma niedźwiedzia. Pancerny niedźwiedź Kajja. Dobra, jest chatka drwala. Raz, dwa, jedziemy. Są pola uprawne. Raz, dwa, jedziemy. No i pięknie, zaczynamy pozyskiwanie surowców. Mamy fajne szczęście. Żywność plus 6, drewno plus 7. Przydałoby się tak szczerze jeszcze więcej drewna. No ale zaraz zobaczymy, co tutaj będzie. Niedźwiedź, trzy wilki, żyzne gleby. Dobra, to jeszcze na spokojnie. Dobra, ja rozwinę tę strefę tutaj. Nie potrzebuję aż tylu koron. Chociaż no, będę miał potem problem z wojskiem, ale spoko. Bardziej potrzebuję szybko miejsca na jeszcze jedną chatę drwala. A tu na razie i tak będzie ciężko to podbić. No, spoko. Tu i tak mam też korony na plusie. A co ty mnie tu podchodzisz? Damy sobie radę. Dobra, dużo żarcia, to jest ok. A drewna potrzebuje o wiele więcej, bo już zaczynamy zwalniać tempo. Popatrzcie, już jest chwila, w trakcie której nic się nie dzieje i moje ADHD mi tutaj mówi, że to źle. A ta drwala, bach. Nie będziemy mieć zaraz dwóch drwali. Zwiadowca tam dalej bada. Musimy wszystko tutaj dookoła oczywiście wyczyścić. To będzie giga ważne. Ta tutaj się zajebiście jedzenie zbiera. Drewno, drewno, drewno. Utrzymanie budynków też zaraz będzie przydatne. Zwiadowcy odkryli kolejną strefę. Jedziemy dalej. Tutaj mamy złoża żelaza 68 i sporo draugrów. No my pewnie najpierw tutaj rybki sobie... Chociaż to też jest spoko. Żyzne gleby, tutaj też jest kamień. No ale to jest niedźwiedź do pokonania. To jest takie dosyć trudne zadanie. Dobra, mamy zbudowaną kolejną chatę drwala. Jedziemy z tematem, nie potrzebujemy dużego przychodu na jedzeniu. O wiele ważniejsze jest, żeby drewno dowodzić. Ty tutaj bronisz tych naszych dwóch stref. To mógłbym zbadać jeszcze, poczekaj, wróć się. Tutaj mam niezbadaną strefę, patrzcie. A tu to wygląda, jakby tu był las. I to będę miał ekstra drewno w razie potrzeby. Tutaj dwóch mieszkańców, szybko przychodzą nowi, to mnie cieszy. A ja nie mam miejsca na dom. To też oznacza, że póki nie podbiję nowego terenu, to nie mam miejsca na wiecie co? Póki nie podbiję nowego terenu, nie mam miejsca na budynek do rekrutacji wojowników. I to może być trochę błąd w moim wykonaniu. Skaldowie wytwarzają więcej koron. Znaczy tutaj, że w ogóle korony i można ich ulepszyć za darmo. I zbroim już tutaj ulepsza. Kurde, tutaj też trzy wilki. No tak, to ja lipę odwaliłem, bo nie mam jak zrobić jednostek. Hihi. Dobra, czy jestem w stanie jakoś pokonać trzy wilki? Może jakbym zbrojmistrza zrobił i przejąłbym sobie las wtedy. Dobra, zobaczmy gdzie są. Tu są, tam są daleko ustawione. Tam jest największa szansa. Jedziemy. O, super. Dobra, powinniśmy dać radę. Prawda? Dobra. Zasejwuj. Żeby nie było za późno tylko. Ho! Z tym upgrade'em na styk. I dobre pole wybrałem, że te wilki były tam oddalone. Okej. Okay. Dobra, żyjemy. Jedziemy dalej. Jest okej, okay, widzowie. Ta, ale chata uzdrowicieli się zaraz przyda. Jedziemy tutaj. Tutaj mamy sloty na trzy budynki też. Zróbmy tutaj tę chatę rybaka. I zróbmy tutaj chatę uzdrowiciela. I zróbmy tutaj... no, obóz wojowników. Trzech mieszkańców do budowy. Tak, tutaj mamy grobowce draugrów. Porzo. Zbadajmy sobie tam. Wszystkie moje tereny chciałbym, żeby były ogarnięte. Tutaj już budujecie ładnie. Dom jeszcze powinienem. Fuck, nie mam domów.
i nie mogą mi się respić nowe jednostki. To z czego mógłbym zrezygnować? Z chaty rybaka na polu z żywnością? Dobra, musimy chyba przeżyć przez chwilę. Tu jak tylko zrobimy chatę uzdrowiciela i wyleczymy chłopa, to podbijemy ten kafelek i tam zbudujemy szybko dom. No, tak zrobimy. Na razie leczmy Brenda jak najszybciej. Tak, tak, tak. I zaraz tą populację tam podbijemy. Dobra, tu jest git. Możesz se folklor badać, gościu. Dawaj do kamienia, to się na początku przyda. No, jakieś tutaj inne rzeczy robimy. Dobra, tu jak się podleczymy, to zaraz kolejne kafelki luzem poprzejmujemy. To będzie spoko. To może już wiem, że nie mam domów. God damn. Dobra. Idziemy tu, zwiadowcy zbadali nową strefę. Tutaj mamy więcej kamienia i ruiny. To jest spoko opcja. Tutaj możesz badać. Dobra, masz tyle zdrowia już, że sobie poradzisz z tymi wilkami. I będziemy mogli przejąć kolejny kafelek. Ciach. I trzeba też zacząć korony pomału pozyskiwać. Zaraz będzie z tym problem. Tak, tutaj wyleczcie. Na razie na jedzenie na minusie, ale damy sobie radę. I tutaj od razu budujemy dom. Budujemy tutaj chatę drwala i myślę, że salę... Och! O kurde. Ciekawe. O! Czy tylko mi robi się zimno? O tak, nadchodzi sroga zima. Pewnie planujecie spędzić sezon chłodów przy paleniskach, posilając się gorącą zupą. My mamy inne plany. Zimą nasz klan rozkwita, nie będziemy siedzieć bezczynnie, wy też nie powinniście. Spoko loko. To tylko utrudni nasze zadanie. Ona ma rację. Nie możemy pozwolić sobie na hibernację, bo zostaniemy w tyle. Ja nie planowałem ogólnie sobie pozwalać na hibernację, gościu. Ej, ale w ogóle tą sławą, to ona idzie tak łeb w łeb z nami, słuchajcie. No, to jest ciekawe. Dobra, wróć mi zwiadowcę na mieszkańca. Wróć mi drwali też na mieszkańców i was przerzucimy tu. Tu będziecie wydobywać drewno. W związku z tym, stąd usuniemy chatę drwala. Tutaj budujemy dom, buduje się chata drwala i ja bym chciał też salę skaldów zbudować. A tu bym sobie postawił, no tu jest wybrzeże, więc mógłbym dok. Okej, widocznie no nie jest to uznawane jako plaża. Spoko. Na razie zróbmy tak. Tutaj mamy nowe to. Ostre topory na więcej drewna. Chyba tak, bo tutaj potem będzie więcej jedzenia i różne takie. Tutaj też się zaraz przyda dwóch mieszkańców. Dobra, nadciąga zima. Z drewnem jest ok. Potrzebuje bardziej żarcia. Dawaj tam, a ktoś inny tutaj salę skaldów buduje, którą zaraz będziemy upgrade'ować. Tutaj ci kończą leczyć drwala i zaraz będą też cisnąć z tematem. No, bardzo równo jesteśmy sławą. Tych drwali wyślij tu, no bo będzie ekstra 1%. Tu mamy dwóch rolników, tu mamy dwóch rybaków, jest też żywność na plusie. Trzeba teraz zatem koronę ogarnąć i skład handlowy za 80 drewna, no to za chwilkę. Jeden tu niech zostanie, o, ekstra. Co 22 dni. Nowy chłop. No właśnie, żebyśmy przez zimę nie zamulili. Tutaj są draugrzy. Tutaj nie wiemy kto. To moglibyśmy przejąć. Tutaj są trzy wilki i niedźwiedź. Musiałbym tak na raty to pokonać, no ale dałbym w sumie radę, tak myślę sobie. A tu mamy drwali, tu mamy to. Tak, powinienem dać radę, jakbym tu się uparł bardzo. A, tylko jest zima, mam mniejszy plus do statystyk. No dobra, damy radę. Na raty, bo na raty. Ale ogarniemy to. To teraz widzę, że bez sensu zrobiłem, wiecie co? Bez sensu zrobiłem tą placówkę do rekrutacji wojsk, bo nie będę rekrutował wojsk przez jakiś czas, nie? Więc bez sensu, no ale on się przyda. On się nie zmarnuje. Leczymy Brenda.
i będziemy zaraz tam kolejny atak robić. Tutaj sala skaldu zwiększa szczęście, nowi mieszkańcy przychodzą. Dobra, bo ilość koron mi już spada, więc tutaj budujemy skład handlowy. Dokładnie. Chcemy może zwiadowcę tu wysłać, jednego też. Dawaj, zwiadowcę. Będzie jedzonko trochę na minusie, ale jakoś tam przeżyjemy, powiedzmy. 121 sławy. Ciekawe skąd ten jeden punkt. 115 ma typiarka. Kurde, no powiem wam, że nie jest to takie proste. Będzie... Ło, przeskoczyła mnie! Widzicie? No, trzeba będzie wojsko zaraz ogarnąć. I jak najszybciej zwiększać liczebność klanu. No i tutaj myślę, że zaraz trzeba kolejny kafelek i kolejny dom. Bo patrzcie, z 14 na 16. Zaraz mi się to rozjedzie. Tutaj trzeba będzie wjechać. No, dobra. Wiadowca tam sobie bada. My jesteśmy atakowani tutaj. Wow, 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 dwa wilki? Ale jazda. Jedziemy. Atak. Sporo. Skład handlowy zrobiony. Będzie można zaraz korony ogarniać. Żarcie jest dalej na minusie trochę, no ale... O, dobra, przerzućmy tutaj. Zostajesz w tyle, królu bez rogu. Przeczytaj ze zrozumieniem reguły turnieju, prawda? Po prostu daję wam fory, uzurpatorze. O, 250? Co ona zrobiła? Ale... Dobra, no trzeba będzie w nią wjeżdżać. Tak czuję, że inaczej to nie pójdzie. Dobra, to trzeba zaraz przejąć. Nie podoba mi się to. No. Co ona zrobiła, że tak wystrzeliła? Ja cię kręcę. O, brak okrętu. I cztery wilki. Zrobię to sobie. Na luzie. Dużo lepsze to będzie niż tutaj. I tu mam wybrzeże, korony i drewno. To mnie przyspieszy fajnie. No, tak zrobimy. Tak zrobimy. Teraz poproszę... Mniej żywności do skolonizowania, a tu będzie, że więcej jej będziemy pozyskiwać. Za 80 teraz kolonizacja. Dobra, damy radę już chyba 4 wilki. A jak nie, to na raty. Ale powinniśmy dać radę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Dobra, daj mędrca do pozyskiwania jedzenia jednak póki co. Skald niech zostanie, drwali dwóch zostaje, kupców dwóch zostaje. Tak, potrzebuję mieszkańca więcej, żeby tutaj szybko 80 mieć i wysłać zwiadowcę do wraku. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj to żarcie. Klasa. Zwiadowca tamto zwiedzi i zaraz zrobi tu. Tu zaraz budujemy dom. Właśnie, bo już jest full. Jeżeli o to chodzi. Dawaj tutaj mieszkańców. Ty idziesz tu pomagać bronić. Zwiadowca. Głód. Chodźcie. A, bo mi rolników zaatakował. No tam. No, już ogarniemy. Już wracają. Już się nic nie dzieje. Tutaj budujecie dom. Budujecie... Co budujecie jeszcze? Oj, minus dwa jedzenia. O, wow. To źle. No to bardzo źle. Dobra, idź. Idź tu. Będziesz pojedynczo budował. A jeszcze jednego kupca tu. Szybko żarcie. Dobra. Jest ok, tak, tutaj dom. Co jeszcze bym tu chciał zbudować? Może na razie nic. Na razie dom. Dobra, i zaraz zobaczymy, co dalej. I chłop sobie tam będzie zbierał. Potrzebuje wojsko. Żeby mieć wojsko, potrzebuje więcej ludzi. I trochę koron. Zborgild nie chce handlować. Dobra. Brandem idę tutaj atakować. Żarcie plus 12, to jest spoko opcja. Potrzebuję kamień wydobyć teraz. To jest istotna rzecz. Tutaj mam full budynków, więc może sobie zacznę od kamienia stąd. No nie, no jest giga szybka. Sławę za grobowce Draugarów będę dostawał. Tutaj są ruiny, też mógłbym to zrobić. 9 Draugrów. Jacie. No to jest mocna rzecz, słuchajcie. Potrzebuję armii do tego. No, żeby mieć armię, potrzebuję szybko nowych mieszkańców. Żeby być szybko nowych mieszkańców, podbijemy sobie szczęście. Dobra, tutaj wrak okrętu zaraz zostanie zbadany. Wjechałbym teraz w te ruiny.
6 draugrów, dobra. 200 drewna i 100 koron. Zbudujmy tu obóz toporników. On się, myślę, przyda. I myślę, że jedziemy tutaj dalej na zwiady, bo tam się będziemy... Tak, potrzebuję draugrów wybijać. Przejmijmy ten teren. Zabijemy tego niedźwiedzia. Jesteśmy tutaj in plus. No dobra, dobra jest ta misja. Podoba mi się, jest trudna. Jest trudna, ale taka wyważona. Nie ma takich głupich rzeczy, jak te takie ataki, co były tych poprzednich. Jest w porze naprawdę pod tym względem. Jednego drwala mógłbym zabrać. Bo jestem sporo do przodu, jeżeli chodzi o to. Jest, mam 200 sławy, więc dostaję zasoby, w tym kamień i folklor. To jest w porze opcje. A tutaj budujemy błyskawicznie kopalnie. Pola uprawne. Oj, dwa budynki tylko mogę w tej strefie. Dobra, więc 4 mieszkańców wysyłam tutaj. Zwiadowca został ranny, spoko, to nic się nie dzieje. Tu jest 4 draugrów i złoża żelaza. No ale ja bym się w stronę tych ruin chyba chciał przebijać tam. Myślę, że tutaj. No, o kurde, tam jest 6 tych chłopa. No to trzeba będzie trochę popracować. Pola uprawne, kopalnia. Tu zaraz ruszycie. Tutaj wilk atakuje. Tankuje rolnik, zaraz to ogarniemy. Tu by się przydał jeszcze jeden kupiec. I może sprzedawać drewno za złoto. Mam minus 4 aż, to nie chcę aż tyle. Więcej kamienia by się przydało, na pewno. Dobra, zwiadowca zbadał. Tutaj też za to będzie sława. 204 do 290. Dobra, dwóch idzie tu. Dwóch idzie tu. Zaczynacie wydobywać kamień. No jest ciekawie, dobra. A 112, fajna jest ta misyjka. Mega mi się podoba, naprawdę. No tu mamy spichlerz, tu nie mamy spichlerza, ale to przyda się potem więcej koron. Tutaj skład handlowy na razie działa, tu jest dom obóz toporników. Dobra, żeby 6 draugrów zrobić, no to by się przydało 4 warriorów. Kurde, no ale mało mam tego żarcia na to. Tak szczerze. Dobra, rozwinę tutaj tą strefę. Postawię spichlerz i zaraz będziemy w ogóle spichlerzy też ulepszać. O, tutaj w ogóle mieszkańcy nie poszli na pola uprawne. Mega lipa. No, mega lipa, tak szczerze. Dobra, tu już lecą z kamieniem. Tutaj mógłbym też to wywalić i jechać z tym kamieniem, ale dobra, damy radę. Okej, dawaj. 2 mieszkańców na toporników na razie. Bo topornicy najwięcej damage'u biją i zaczniemy tutaj pomału wybijać tych przy ruinach, żeby to przejąć. Tutaj mamy też jeszcze więcej kamienia. To się poulepszamy. To się poulepszamy. I zaraz będzie trochę lepiej. Dobra, bach, bach. Klasa. Ty będziesz wchodził, tankował, wy będziecie wchodzić, bić obrażenia. I to najlepiej zanim zima się skończy. Tu jest spichler, super. Mieszkańca dajemy tu. Tutaj spichlerze, żeby dawały więcej żarcia, zajebiście. Kurde, 6 draugrów, to jest mega dużo. Tak szczerze. Szczury. Przechowywać żywność i wyszkolić uzdrowicieli, dobra. I to w trakcie zimy będą. To będzie lipa, słuchajcie. To będzie mega lipa. Ja pierwsze 2 zabiliśmy. Dobra. Będzie lepiej zaraz, jak się schilujemy. Tutaj chata rybaka działa. Nie ma spichlerza, ale na razie nie szkodzi. Uzdrowiciel sobie uzdrawia. Tutaj spichlerze działają. Zwiadowca zbadał nową strefę. Dużo jest grobowców dających sławę. To mnie pociesza, że tak powiem. Dobra, mam 12 tego. Mogę ulepszyć ratusz. Super. Alright. Okej. I tu sobie byśmy postawili dok okrętowy. No, no. Tak, i tutaj będziemy mogli pozyskiwać różne rzeczy fajne. Żarcie na szczury. Budując spichlerze łatwiej ochronimy żywność. No mamy spichlerze trochę. Myślę, że damy radę. 4 draugrów. Może jeszcze jednego, nie stać mnie, żeby jeszcze jednego wyszkolić. Za mało koron, ale już budujemy kolejny skład handlowy. Tutaj się wydobywa cały czas kamień i to spoko. Klan pragnie lepszych domów, to może sobie zrobimy jakiś lepszy dom. Koron, koron, koron trzeba. No to dobrze, że dok okrętowy się robi.
Leczy toporników, ale czy musi? Chyba nie. Zróbmy tak, żeby się wszyscy skupili na nim. I topornicy będą tu atakować. O, dobra. Może ich nawet teraz załatwimy, słuchajcie. No, damy radę. Jest szansa. No, żeby Brand mi zaraz nie zginął. Dobra, może ten topornik teraz tankuje. O kurwa, lipa. O nie, poprzedniego save'a mam sprzed 3 minut, dajcie mi chwilę. Dobra, gramy dalej. Tutaj tak, z dwóch zabiłem, 4 jest. Tutaj dok okrętowy, wsadziłem jednego ziomka. No i myślę, że folklor na razie, a nie sława. Na sławę przyjdzie czas później troszeczkę. Z tego żeglarza, jeden niech sobie żegluje. Plan pragnie lepszych domów, to poczeka. Tutaj ulepszamy to. To było też zrobione poprzednio. Tutaj zdobywają, tutaj zdobywają. Tu jest ok. Tu czekamy, aż chłopka mi wyleczą. I zaraz będziemy dalej atakować. Tutaj są rybki, więc fajnie. Dajemy sobie radę. Drewna mogłoby być troszkę więcej, ale to za chwilę. Bo teraz też żywność jest tylko plus 1. Więc nie chciałbym, żeby była na minusie, szczególnie jak zaraz w zimę mają być też szczurzyska wstrętne. 4 rolników, 2 rybaków. Jak tutaj tempo przyrostu? Zwalnia. Przydałby się skald. Już nie ma miejsca na kolejnego. To smutno. Terytorium by się przydało i lepsze domy. Mogę ulepszyć domy. Lepsze domy. Okej. I terytorium będzie już za chwilę. Jedziemy. Klasa. Kolonizujemy. I zwiadowca będzie teraz leciał to przejmować. Skończuj tę strefę, osiągniesz 50 tego. Spoko. Sobie przejmiemy, tutaj się leczymy. Potrzebuję drewna i żarcia. No właśnie, potrzebuję drewna i żarcia. I co? Mam przecież pola, mam spichlerze. A jest lipa. Drwal, tutaj też drewno mi spada. A zaraz będzie problem z żarciem przez szczury. O nie. Jeszcze mi zaburza produkcję. Może toporników wyślę. Żeby jednak byli mieszkańcami i produkowali jedzenie. No to jest niegłupie. Zapiszę, zanim to zrobię. 113. A, zaraz was zrekrutuję na nowo. Bo, no, potrzebuję żarcia. Myślę też, że... Dobra, zwiadowca niech tam zbiera. Górników też zdejmę. Nie potrzebuję teraz kamieni kolejnych. Potrzebuję żarcia. Dużo, dużo źryć. Kupiec jeden na drwala. Moim zdaniem. Kupiec drugi na mieszkańca. Żeby żarcia nie było na minusie. Kurde, szczury. I to też jest żarcie na minusie. I zaraz będą wszyscy ranni. Patrzcie, patrzcie, co się ze szczęściem dzieje. Zdejmij skaldów. Wyślij ich, żeby byli chociaż drwalami. Ta, bo będzie głodowanko zaraz. I choroby, i w ogóle wszystko. Dobra, ty zbadasz ruiny i też wrócisz. No to jest lipa z tą żywnością, nie? Lipa, lipa. Drewno jest chociaż na plusie. No, muszą zostać wszyscy drwale, żeby było na plusie. Ruiny tu zaraz przejmiesz. Będzie lepiej. To byłoby super, bo plus 10% premii dla jednostek. Dobra, tutaj 50 folkloru. 100 koron, to jest spoko. Trzeba tu będzie zacząć kolonizować te rzeczy, co dają sławę. 290 moich do 325 mojej przeciwniczki. No tu już są właściwie tylko tacy, co żarcie ogarniają. Może tu uzdrowicieli jeszcze nawet wyślę, żeby ogarniali żarcie. Dawajcie, wszyscy do żarcia. Wszyscy robią źryć. Wszyscy robią papu. Zrobią na plus wtedy. Czy nie? Jest plus 1, plus 2. Klasa. Jesteśmy atakowani, dobra. Idę bronić. A, to ta strefa, spoko. To jest easy strefa do obrony.
Tak, to jest okej, dotrwamy do końca zimy. Zaraz będziemy podejmować kolejne decyzje. Fajna misja, podoba mi się. Jest taka trudna i taka... Na styku cały czas jestem, nie? Wiecie, o co chodzi? To jest fajne. Jest to satysfakcjonujące do gry. Jak się uda wygrać, to w ogóle będzie. Okej, nowy rok. Plus 26 na żywności. Będzie można zaraz porozsyłać na różne rzeczy, żeby podziałali. Na przykład na chaty uzdrowiciela. To koniecznie, więc was już wysyłam tu. Dwóch no musi zostać tutaj w składzie handlowym znowu kupcami. Żeby korony były na plusie. Kogoś tutaj wyślę może, żeby żeglował. O, nie pracuje nikt. No to wyślę dwóch na żeglarzy, żeby korony mi pozyskiwali. Oj, zaraz będzie żarcie na minusie. Znowu, no dobra, ale damy radę. Weźmy stąd dwóch drwali. I wy będziecie też żarcie ogarniać, bo drewna aż tyle nie potrzebuje. Tu zaraz chata uzdrowiciela wjedzie. Ja nie mam górników do wydobywania, ale spoko. Kurde, 445 fejmu. Jak to działa? Nie powinno tak to działać. Budowane, dobra, leczymy się. Wyleczymy się i zaraz pociśniemy dalej. I będziemy też cisnąć to już w kolejnym odcinku. Póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Pa, pa.